Dziękuję Krystero za donata. Witam was w drugim już pojedynku grupy B amerykańskiego Challengera. Go, go. O, Indianie trochę podobny, co? Że ja podobny do siebie, czy do kogo? Co tu chodzi? O, mi coś zarzucają. Szkalują na czacie. Ewidentnie. Dobrze, gra nam się wysypała przed chwilą. Znaczy, Future miał jakieś kłopoty. Ciekawe, Future ma emblemat Zerga, gra Terranem. No, Ameryka. Także bardzo dziękuję za wspieranie kanału, Krysteros. Możemy ruszać. Ciekawe, czy równie żwawo zakończy się ta seria. Chyba nie sądzę. W kurnym lewym rogu Rise Esports Future. W dolnym prawym pack z drużyny Root Gaming. Root jeszcze na scenie StarCrafta, jak widzicie, istnieje. Nie wycofali się. Jak niektóre inne drużyny. Future i Cuddlebear w tej grupie mają olbrzymi... No, sprawdzian przed sobą, muszą pokonać albo Paka, albo Scarlet. Nie wiem, który z nich ma na to większe szanse. Póki co zdecydowanie nie idzie. No a Pak z Root Gaming, chyba faworyt taki... Na pewno do awansu, no nie wiadomo, czy pierwsze, czy drugie miejsce poprzedniego Challengera był w stanie wygrać, więc no mimo wszystko jakoś ten skill został skumulowany wtedy. Liczy pewnie na powtórkę. Z ciekawości zobaczę sobie jeszcze, kogo ma Root Gaming. Widzę, że jest Hero. No kurczę, nawet Hero mają. Już nieźle. Katsa, Hydre, Neuro. Petreusa? Co? Przecież coś mi się tu nie zgadza. Paki solo? W ogóle nie ogarniam tej drużyny. Petreus jeszcze gra? To jest chyba jakiś skład z 2013. No dobrze. Chwila, moment. I przekonamy się, co też takiego dobrego nam przygotował Pak. No, a może raczej bardziej Future, bo na nim ciąży ciężar właśnie niemały. O, nawet zaczyna od fabryki, ale właśnie robił tutaj. Czemu, a czemu nie tu jakoś tak? Tu mogą się potem te jednostki, mam wrażenie, że trochę poblokować, zwłaszcza jakieś siege tanki, bo one nieco grubsze. I cyk, reaktor jest, sprawdza Reaperem wszystko Future. No Future jest jednym z lepszych teran w ogóle z Ameryki, jakby ktoś nie kojarzył. Mi się udało ustalić. No, a Pak widzę, że jest zauważona jego proba, niefortunnie. Jak ja zaprosiłem Scarlett do znajomych w StarCraftie? Nie wiem, podczas jakiegoś turnieju to przypadkiem się kliknęło i tak zostało, no, się zagapiłem i już widzisz. Także jestem kolegą Scarlett. Ewidentnie. Ipek strzał w Reapera 1. No tak właśnie, Future chce, a nie może. No, 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 no. No dramatycznie słabo to poszło. O, a Pak gra Forgate'a. No, gra Forgate'a, gra Forgate'a, oczywiście. Idealnie udało się zatrzymać zwiat Reapera. Reaper nawet nie wie, czy jest Nexus, czy nie ma. No niby jest, ale właśnie Pak zatrzymał produkcję robotników, żeby mieć pieniądze. Pieniądze na 4 gateway'e i jedziemy. Warp gate za chwilę też się zakończy. Warpism wyleci. No i let's go. O, i do tego jeszcze będzie Cloak Banshee grana. No to nie jest najlepszy taki defensywny dodatek, jeżeli chodzi o kontrowanie robo. Bo chyba nie trzeba mówić, że tutaj też właśnie i obserwator zostanie zagrany. Myślę, że spokojnie doleci do przeciwnika, zanim Banshee będzie mieć już niewidzialność. O, i to jest Ameryka. Po prostu... Tu grają inaczej, tu grają po swojemu. Trzy stalkery, cztery stalkery, sentry, go, go. No niby widzi Future, co się dzieje, tylko że i tak nie jest zupełnie przygotowany, więc co mu po tej informacji? Może teraz tylko siąść i się rozpłakać. Czy jest energia na Guardian Shieldanie? Jeszcze nie ma. Okej, okay, jest Warpin, niewiele Marines. No musi ze Stefanami się bronić, panie Future. Od tyłu też mina ciekawie zakopana. No jakby się udało zniszczyć obserwatora za pomocą skana i miny, to bym tutaj zapiał z zachwytu chyba. Albo zagulgotał. Nie, chyba ominie. Chyba
Banshee leci na kontrę. To by się spodziewał w sumie. To jest słuszna decyzja, to jest pytanie. No może nawet lepsza. O, Orbital! Orbital, czy czerwone punkty życia, ale nie dobija te. No ale co on robi? Czemu on zszedł z tej rampy? Wystarczy trochę mikro potosom i pozamiatane. Ten obserwator też powinien być ustawiony w tym miejscu, żeby dawać wizję. No okej, Orbital zniszczony, nie wierzę. Okej, Banshee poleciała na kontrę. Tutaj też dalsze kłopoty Naimana. No i tak właśnie, Pak wydaje mi się, że powinien przyszarżować, zanim drugiego Siege Tanka tutaj nie będzie. O, jeszcze ładnie uratował Stalkera, w którego uderzyła mina, podnosząc go do Warpizma. 17 CV straconych. Moim zdaniem z tym może walczyć Protoss. Tutaj też w miarę się obronił Pak, tracąc jedynie no 4-5, może probek padnie. I tak jest wystarczające. No i tyle, panie Terran. Teraz przejście albo w Kolosy, albo Disruptory. I miazga. Tak jest. Zdominowany samą strategią rywal. I do tego jeszcze wlot do głównej bazy. Ależ on to wykombinował. Cyk, 3 zeloty zapuszczone. Nawet samotny Wiking nie da rady. No ale w sumie już z czołgiem i kilkoma tutaj Marines może jest taka opcja. Tak, tak, tak. No nawet poszło. Ale to i tak daleko od ideału. No i oczywiście, tak jak mówiłem, Pak będzie teraz szedł Disruptory, więc z czasem powinien i tak się obronić. Chociaż no, napór jednostek terańskich jest też niemały. Wszystko albo nic. 3 czołgi, mina, trochę piechoty, 2 CV. No musi budować tutaj bunkry, moim zdaniem, Future'a. Nie ma za bardzo na to tak pieniędzy. Medivac też na wakacjach. No ale jemu lecieć nie kazano. No nie, no same zloty wystarczą. Okej, myślałem, że to będzie trochę bardziej groźny atak, a to nieważne. Okej. Bez emocji, bez problemów. Obronił się Pak. No Banshee tu też strącona. Do widzenia. Tak jak mówiłem, Future bez przyszłości w tym starciu. Sprytnie nawet to wyszło. Właśnie jakby podstawą tego, że ten atak się udał, było zatrzymanie adeptki, zanim ta się czegokolwiek dowiedziała. I to sprytne. Bo Pak widocznie ma taki styl gry, że Terranie się spodziewają, że ich proba wjedzie do ich bazy, więc zostają Reaperem po swojej stronie mapy. No i faktycznie on wjeżdża tą probą, że no wszystko się zgadza, ale potem ten Reaper nie może zauważyć taktyki Protossa, więc to wszystko jest jak IQ200 zaplanowane, wiecie. Jak dobry magi z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Znam nawet gości, który komentuje, no zgadza się minimalnie. Także to było mądre, żeby Pak zagrał to, co zagrał, bo jest znany z tego, że właśnie tą probką zawsze wlatuje do wjeżdża, do Terran. Ravenlot, różowy, zapytał się mnie właśnie, czy się w tobie zakochałem, muszę rzadziej oglądać SC2. Mów, że się zakochałeś od razu, jakby z marszu. I widzisz, już wytrącasz jej argument z ręki. Tak, zakochałem się i GG. Gorzej jak to nagra i potem użyje w sądzie i będzie z twojej winy, ale no to już, wiesz, to już są takie tam drobne niedogodności. Pozdrawiam Ravenlot, ciebie i różowego, różową Limes SC, że ona mówi, że skoro już masz bardzo zwinne palce, to powinieneś więcej grać z StarCrafta. Średnik, myślnik i dziubek. Czyli Vinci StarCrafta sugeruje, zaleca wręcz Shona. Dobra, gramy dalej. Pak prowadzi 1-0. Ej, fajnie, że te emblematy teraz są na ekranie ładowania. O, tutaj jest jeden. Po prawej stronie i po lewej. Aha, wy nie widzicie kursora, to nieważne. Ale widać emblematy rasowe. O, i jedziemy, widzę, że... No uwielbiam ich. Rise Esports to są prawdziwi kowale swojego losu. W górnym prawym rogu właśnie Future, w dolnym lewym Pak. Pak w ogóle gra niebanalnie, bo robi zabudowę na dole, jakby na Zerga grał. No, nie zauważy tej SCV Pak. Nie ma takiej możliwości. Easy, easy, easy. Dobrze to widzę. Dla pana Future
Bo w takim scenariuszu łatwiej dobrać się do pylona. Jak się dobierzesz do pylona, to nie będzie zasilania. No każdy chyba przeżył te dramaty, gdy nie było prądu w domu. No nic nie działa. Znaczy, no przez jakiś czas jeszcze są baterie w telefonach tam, ale to się w miarę szybko kończy. Potem zostają głupoty jak, nie wiem, sprzątanie domu, czy jakieś inne ekstremalne zajęcia typu czytanie książek. Także tak jak mówię, dzięki temu, że pak robi tutaj zabudowę, można bardzo łatwo go pokonać, niszcząc pylona. No chyba, że tu będzie wyłącznie zagrany Reaper, no ale dwie rafinerie zaprzeczają, że to będzie tylko Reaper. Znaczy na początku będzie Reaper, ale potem jakieś marodery, jakaś fabryka. To wszystko się tutaj może właśnie odbyć. Aczkolwiek, kurczę, jak patrzę na to, co robi pak, to no... To chyba skontruje. Jak na mój gust... Proxy Marodery z Konklasji Wstrzelec plus jakieś właśnie cyklony, co postawił. Ach, on postawił tutaj pylona, żeby Zelota mógł wbiec. Ożysz ty, ale tu kontrę sprzedaje. Podoba mi się to. Fabryka z tyłu. Czy on anuluje? Ja bym nie anulował. Baterie! Dawaj baterie! Pójdźmy w to do końca. To szaleństwo. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Bateryjkę. Tak jest! Tak jest, tak jest, tak jest. O, tu bunkier jeszcze z kolei. Mój Boże, ale Meksyk, albo inna Ameryka, bunkier anulowany, Reaper już zniszczył drugą probkę, Stalkery zaraz chwileczkę będą tutaj pędzić, już pierwszy pędzi właśnie, no trzecia proba, zaraz czwarta może, Zelota jest u przeciwnika, on atakuje te baterie z topkołkami, w sumie rozsądnie, ja bym anulował te baterie, no ale pak nie anuluje. I cyk, dalej konfrontacja, dalej walka, robi się cyklon, tu zamieszanie, tam zamieszanie, dwa Reapery. O, nie staną między minerałami, jak ten amator teraz, pak. Niestety, także trzeba anulować baterie. I Reapery wskoczyły do jego głównej bazy, podczas gdy on Stalkerami wyszedł. No nie, no amatorka, amatorka teraz kompletna. Teraz spokojnie. Radosnymi susami Reaperów, niszczy kolejne probki i zobaczcie jak on z tego wyszedł. Do tego cyklon wyjaśnia całą tę zabudowę. A nawet ciekawy pomysł był, tylko że no... Mam wrażenie, że głównie działa w Ameryce. Trzy Reapery jednak zagrał. Na ogół się na teranie zatrzymują na dwóch. Starport zagrany. Runda trzecia. No trzy Stalkery wygrywają z trzema Reaperami. No, nie ma co się łudzić. Ale Reapery są zwinne. No i może coś tym osiągnął. O, probka, nie, 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 oj. I wywinął Orła Reaper. Także zostały tylko dwa. Zastanawiam się, czy teraz Future zrobi jakiś atak właśnie z użyciem tych wszystkich cyklonów. Tylko trudno jest zaatakować Protossa, który ma już, ile tutaj będzie? 6 Stalkerów w momencie, jak te cyklony dojadą. Cyklony? I co cyklony? Aha, tu jeszcze jeden jeździ. Coś mi się zaginął jeden, ale już odnaleziony. Dobra, jest Techlab. Prawdopodobnie Future pójdzie w kolejnego Olina, kto by się spodziewał. Co te SCV? Ach tak, 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 no, no, no dobrze, dobrze, dobrze. Jest potencjał. Tylko, że no, znowu 6 Stalkerów kontra 3 Cyklony. Może być przykra sprawa. Ale, jeżeli te Cyklony odciągną uwagę na tyle mocną, że pak zapomni zrobić obserw... Okej, nieważne, już robi Robo Facility. Cały argument można wyrzucić do kosza. I jedziemy, idziemy, idziemy, idziemy. Reperowanie cyklona. Bardzo ważna teraz kwestia dla Terrana. Dużo SCV się za niego zabiera. Myślę, że innego powinien wziąć na celownik pak. Teraz świetnie... Ale czemu nie bije pylon? Czemu tutaj do końca wchodzi? Oj, no słabo, słabo. A teraz granaty? No bez granatów, no. A, już tak liczyłem, że coś skonstruuje z tego Future. No ale znowu. Demony przeszłości go łapią. Aj, nie udało się, nie udało się ewidentnie. No i wiecie, sytuacja laterana nie byłaby taka zła. Gdyby nie to, że nie ma ekspansji.
Jakby było w porządku. Jakby było okej. O, tutaj jeszcze został cyklonem chwilę na górze i zniszczył jednego stalkera. Myślałem, że jest taka... O, ewakuacja. No ale właśnie, słusznie moim zdaniem teraz Future jeszcze będzie nakładać trochę presji. Dzięki temu wymusi to, żeby stalkery były na froncie, czyli no nie będą bronić głównej bazy przed Banshee, która już nadlatuje. Oj, Future jeszcze groźny, ale będzie kąsać teraz. I stalkery wbijają się w cyklona, ale nie mogą dokończyć tego przemarszu. I cyk, jedna probka, druga probka. Ależ ta Banshee sprawia... O, co? Zniszczył teraz obserwatora cyklonem! Ależ dojrzał! O, i co teraz, panie Protoss? Niewidzialność, nieśmiertelność tej Banshee. Piękna. No ale czemu nie bije dalej, no? Przecież może. O, no dobra, nieważne. I tak ta barykada Protossa się zaczyna rozpadać, aczkolwiek pojawia się Immortal. To jest ten gruby naczelnik, który tylko czeka, żeby przyłożyć cyklona. Cyklon już zniszczony. Kolejny będzie Siege Tank, potem może bunkier. No nie no, wszystko rozłożyło się od tych dział immortalowych. Tutaj Banshee widzę, że wróciła tym razem do naturala. W sumie jeszcze jakoś to stoi, jakoś to ustało tutaj. Future dalej bije. No ale trzeba teraz reperować te Banshee. No reperuj, reperuj, synu. Nie ma czasu. No i teraz ucieczka Marinami, może strzał w Stalkery, ale Stalkery dobijają Banshee, ale tylko jedną. Boże, jak oni mikrują! Niby teren ma większy limit, ale jeszcze wszystko gdzieś w drodze. Cyk, pada kolejna jednostka. Jest bateria też. Czy ona zmieni bieg tej wymiany? Nie, Banshee chyba będzie lepsza, czy nie będzie? Lewa czy prawa? Jednak Banshee, o mój Boże. Nie okiem znane zagranie tego Terrana. I jeszcze naparza. Ósma minuta. 50 limitu. Let's go. No i właśnie, trzeba jeszcze chyba się ewakuować na chwileczkę. O, jest Siege Tank, jest Siege Tank, jest Siege Tank. Kolejna mikrobitwa. Stracił Banshee. I do widzenia. No ale z kolei Stalkery znowu muszą zabrać się do... No właśnie, zabrać się do grobu. Siege Tank elegancko przymierzył z dubeltówki. No i teraz czekamy na Immortala. Tylko on może wyswobodzić się znowu tego całego uścisku. Banshee znowu wlatuje do głównej bazy, gdzie jest obserwator. Ja tu obserwatora nie widzę. No, a on tutaj w naturalu sobie stoi. Oj, fatalnie, fatalnie, panie Puck. No nie wypocuje już tej defensywy. Cały czas traci, cały czas bity. Stalker po kasku. I jeszcze propki. No nie no, siła ognia z powietrza jest zbyt wielka. Jednak Puck zdominowany. Ale jakie to było spotkanie. Cóż to była za kreatywna taktyka. No bezlitośnie już. No jeden stalker też tutaj nic nie zmieni. Chociaż z drugiej strony ma baterię. To nieważne. To jednak zmieni. 18 probek mimo wszystko straconych z tej złości. Aż Pak zaczął atakować swojego Nexusa. Jeden Marine dobiegł. Nic nie zmienił. No aż mi miednica strzeliła chyba po tych wszystkich wymianach. No i jak widzicie, Future trzecią bazę już stawia. Co się działo? I jeden, i drugi, jak rasowy bokser w narożniku. Mike Tyson tutaj, Future. Wydawało się, że już nic z tego nie wyjdzie, a ostatecznie odgryzł ucho rywalowi. No i proszę bardzo, to tak gryz, że 23 CV różnicy? No tak, no teraz ma przewagę. Nie da się ukryć. Miazga, miazga. Raven w gotowości. No co teraz może pomóc Protossowi? No oczywiście Disruptory. Chyba to jest jedyny sposób na comeback. Bardzo dobrze zagrane kule. Już naprawdę, kula musi dać ostatecznego fulla. I to tak, z 3 Disruptory, 3 perfekcyjne strzały, potem kolejne 3 perfekcyjne strzały, jest jakaś szansa. Ale jak tu strzelać z kul, kiedy będą one odłączone? Bo już mamy tutaj właśnie na polu bitwy Ravena. Interference Matrix to jest ta jedna z, no powiedzmy, stosunkowo młodych umiejętności Ravena. Potrafi ona wyłączyć daną jednostkę z użycia na chwilę z bitwy. No i na pewno Disruptory polecą te strzały. Łącznie 3 takie wyłączenia będzie mieć Future.
Ostatni skan podchodzi. No i teraz wchodzimy. O, mimo wszystko musiał załadować się Future do swojego Medivaca. No, Steel Shanker rozstawia tak ambitnie, wyłącza. Ach, wyłączył! Zanim kula Disruptora doleciała. Zgodnie z przewidywaniami. No, miazga. No i był waleczny pak, ale nie wystarczyło. Waleczny jak rycerze Jedi, ale w StarCraftie waleczność nie wystarczy. No, kolega Future też walczył i też nie poszło. Burda 27, dziękuję za followa. Co za spotkanie. Tony X Riven, dzięki za follow. Dobrze, Catalyst, kolejna mapa naszych gladiatorów. Nie mówcie mi, że to było calculated. No i fajna nawet gra była, bo tak co chwilę coś dobiegało. Tak, to są top 16 Grandmasterzy z Ameryki. Czyli tak koło 6000 MMR w Europie. Gremory wie co mówi. Nie, znaczy nie, wydaje mi się, że Ameryka jest troszeczkę chyba lepsza od Oceanii, ale to tak, to blisko. Dziad3k.pl, witam mocno. Cieszę się, że się podoba. Aż muzyka od reżysera nie leci. Czy ktoś mi powie, jak wyglądał początek tej agresji? No, zaczęło się od proxy Raxów. Był Reaper. Jeden, drugi, trzeci. Protoss spróbował skontratakować Zelotą i bateriami, ale no, zamotał się tym Zelotą i STV-ki go pokonały. No a potem co? No, przyszedł Terran, pocisnął. Potem Banshee też pocisnęły. Pak się bronił immortalami, ale tracił i tak proby i cześć. Kurczę, Future prowadzi. Co się dzieje? Co się dzisiaj dzieje? Znaczy nie prowadzi, Boże, sorry, jest wyrównanie. Nie no, był chyba wynik wpisany też na poprzedniej mapie. Ups, sorry. Dobra, jest 1-1, spokojnie. Nie będzie żadnego przekrętu. O, i kolejny raz. Rise Esports to się nie patyczkuje. W górnym lewym rogu Pak, w dolnym prawym Future. To była niesamowita przygoda. Pora na kolejną. A w tym miejscu Raxy. No, rzadko to jest sprawdzane przez Protossów. To miejsce. Pak tak jedzie też jakby właśnie, żmiję tropił. No, trochę bardziej tak powinien, wiecie, zygzakować, no ale... będzie coś tutaj panować. O, właśnie. Pylon. Kurczę, co się dzieje? Tu Raxy? I rafineria? Czy to jest Master Reaper? Nie, chyba nie. Jacie, ale się dzieje. Ty, zobaczcie, jeden robi proxy gatewaya, drugi robi proxy gatewaya, jeden robi Raxy u siebie, drugi też gateway u siebie. Ja tu widzę pewne podobieństwa. Ja... Zauważy te Raxy? Nie od razu. No, Puck widzi. To jeszcze druga rafineria, czy jest? Nie ma, dobrze. I sprawdzamy. No, widzi. Wszystko widzi. A, i Maraudery, o tak, to też widziałem. Hamska taktyka, sprytna całkiem. Konkursy przecież też będzie grane, żeby no, Maraudery mogły spokojnie łapać jednostki rywala. Ale co z tym, z tą kontrą? Co się tutaj odbędzie? Ej, Zelota ma skina. Oho, i będzie banicja. Ej, jak on fajnie wygląda jakoś tak inaczej. No i tak niby coś widział, ale tego nie widział.
Teraz widzę, że będzie... O, ja cię z bateriami! Podwójny gateway! Ale te taktyki nabierają nowego wymiaru w Ameryce. Swoje pomysły mają. W Chinach też podejrzewam, że mają swoje pomysły. Ale chyba nie aż takie. Okej, prog... No nie ogarniam, nie wiem co się tak do końca tutaj jeszcze wydarzy. Kto to powinien wygrać, kto to powinien przegrać. No niby Protoss ma tutaj świetną sytuację z tymi bateriami. Najważniejsze, żeby Zelota nie padł, bo on ma spore obrażenia. No halo, nie padł to znaczy nie padł. Oj, 4 HP. A, idź panie z takim mikro. Oj, teraz Pylona atakuje, fantastycznie to gra Future. Najlepiej jak się da, przynajmniej agresywnie, defensywnie, no też widzę, że żyje. Ma bunkier, ma barykadę, jest dobrze. Uuu, i nie będzie Warpgate'a. I prąd wyłączony. Rachunek nieopłacony, będzie też recall tutaj z tego frontu. No i zobaczmy. Aha, marodery wracają. No nie wiem, czy ja bym uciekał od dwóch poranionych stalkerów. No to może, okej, dwóch poranionych, jednego żywotnego. No gwodno! No, 4 marodery na 3 stalkery, serio. Może się boi tej baterii. Ale ja bym wchodził. Wręcz wjeżdżał. No, ale Future uznał, że rozsądniej może będzie zniszczyć tego pylona. Ależ spotkanie. W pełni amerykańskie. Jeden marauder też wysłany do domu. Ach, on się czai w buszu na rywala. Uj, jakby złapał te 4 stalkery. Widzę, że pak przechodzi chyba w Blinka albo w Dark Templary może nawet. Tutaj też ładnie zauważone to proxy. To zmusza trochę paka do wyjścia na mapę. Musi się trochę dowiedzieć. Mam wrażenie, że może tutaj właśnie zostać przechwycony. 3 maraudery, 4 stalkery, z czego 2 są poranione. Ale jeszcze tej konfrontacji przez chwilę nie zobaczymy. Tak jest, to będą Dark Templary, chyba nie ma lepszej możliwości teraz pak, żeby wygrać. Mój Boże, to byłby upsetik spory, gdyby pak przegrał. 4 maraudery, 6 marauderów, trochę piechoty, jest potencjał. Ale wjedzie, czy ma steampaka? Nie ma chyba steampaka, tak, cały czas tylko kontakacji w shells. W sumie miał trochę czasu, żeby tutaj coś zrobić, no ale dobra, nawet nie potrzebuję tego tak do końca. I jest już pierwszy stalker na pewno zniszczony, sporo więcej, jeszcze. Tak jest, te dalsze stalkery przechwytywane. Pociski spowalniające od marauderów robią robotę. Jest jeden force field, potrzebuje kolejnych pak. No inaczej kaplica, nie robi eBaya, to jest bardzo ważne, Future. No tego skana to ja zupełnie nie rozumiem. Znaczy trochę tak, ale to jest liczenie na błąd rywala i to taki duży, głupi trochę błąd. Kolejna sentry. A bardziej bym zrozumiał, jakby tutaj rzucił tego skana. No i też skany będą potrzebne dla Dark Templary. On nie wie do końca, co się dzieje. No teraz się napalił jak komornik na szafę, żeby wejść na rampę. A tu nic, a tu blok. Kłódka i do widzenia. Ja tu nie mieszkam. Nikt tu nie mieszka. 5 sentry. To już jest wystarczająca ilość, żeby rzucać permanentnego force fielda. Raven, Siege Tank. Bardzo dobra odpowiedź Terrana na zaistniałą sytuację. No i steampack by się przydał, panie Terranowa. Co? Jak skandalicznie zrobił to wtedy, kiedy powiedziałem. SCV, ratujemy. No już według mnie powinien się zawrócić do bazy, zaraz przecież będzie ten Raven. O właśnie. Spokojnie, nie pali się. Ale bardzo mądry jest ten Raven, bo gdy mamy tylko jednego orbitala, to no, będzie za mało skanów, żeby sobie z każdym Dark Templarem właśnie poradzić. Także to jest jednostka najcenniejsza w chwili obecnej. Oj, ale no Siege Tanka też uratuj. Tak jest. O! Dezaktywował mu Dark Templara, żeby ten nie mógł atakować. Podoba mi się to. Czy Siege Tank mógł tędy wyjechać? Tak się... Nie, chyba myślę, że mógł. No ale dobrze już i tak... Raven, no mógłby ewentualnie rzucić jakiegoś autoturreta. Serio nie wyreperował tego Siege Tanka? No na bogato, panie Future. Najlepsze, że te raksy tutaj spokojnie opracowują ulepszenie, cały czas niezauważone przez paka. No i pyk, pylon zniszczony, Dark Templar znowu się czai, żeby wejść.
Aczkolwiek Future uzupełnił swoją barykadę. Też będzie skan, którego przed chwilą też użył Future, żeby sprawdzić, czy Protoss zajął ekspansję. Bardzo mądrze też Pak dodaje do swojej kompozycji Immortale, no bo to jest chyba najlepsza jednostka, jaką może teraz zrobić, żeby skontrować i Marauder, i Sishanka, i w ogóle wszystko. Aczkolwiek no Raven też ma właśnie tę umiejętność dezaktywacji, którą no rzuciłbym momentalnie na tego Immortala. No teraz duży może być błąd ze strony Future, bo będą Force Fieldy. Oj, będzie niedobrze, oj, będzie niedobrze. I jeszcze Zeloty, one sobie... Oj, Zeloty mają tutaj barbecue. Ale i tak Terranet. Terranet! No zużyty został właśnie teraz autoturet. Więc faktycznie, no Immortal... O, oh, wow! No fantastycznie to z tymi Force Fieldami teraz zagra w Pak. Połapał, co się dało. Ej, Future to może przegrać? Pak robi jeszcze ninja. O, ten plan działa, on eskaluje. O kurczę, Future. No nie wiem, jest Steampack zakończony. No ale co to jest? Jest 6 Marinów na krzyż. Jeszcze Force Fielda rzucił. Żeby nie było wątpliwości. Okej, okay, jest kontrast z tankiem i 3 Marauderami. To jest 9 minuta tej mapy. No ale nie no, jeden Immortal z Shield Battery spokojnie to wszystko zatrzyma, nie ma problemu. On jest w końcu nieśmiertelny. Lepszy niż Gandalf na moście. Och, tutaj jak... zakisił tego Siege Tanka, bym nawet powiedział, między budynkami i minerałami. No i teraz spokojnie zagranie. No Pak właśnie tutaj IQ300 pokazał z tą ekspansją w górnym prawym rogu. Wow, ale to jest też mega mądre ze strony Future, żeby złapać właśnie jednostki Protossa może jakoś szczęśliwie. No, jeszcze jeden strzał z Siege, jeszcze jeden może poleci. Nie, już nie poleci. I cyk. Jakaś sentry nawet padła. Tutaj też... Aha, to tutaj zostały przywołane te jednostki. Ciekawa sytuacja. Czy Future zdaje sobie sprawę z tego, że to jest ekspansja? Tak, Future rozkazał, żeby tutaj... Ej, czy to... Ja mam pewną teorię. Ale to może zaraz. Albo w ogóle pod... Albo, no, albo teraz. Bo to jest tak, że jak... Kiedyś było tak, że jak zaatakowałeś adeptkę... I ona się gdzieś przeteleportowała. Nie, inaczej, jeżeli ona ciebie zaatakowała i gdzieś się chwilę potem przeteleportowała, to ty ją widziałeś przez chwilę. I zastanawiam się, czy ten sam efekt jest z recallem. Czyli zaatakowałeś jednostki, albo one ciebie tam przeatakowały i w momencie, jak one się przeteleportują, to ty jeszcze je chwilę widzisz. No niby nie, bo nie widział tego Nexusa Future. Ale może widział, że jednostki poleciały w tym kierunku i na chwilę jakoś mignęły. Albo się spodziewał. Mógł się spodziewać też w sumie. Taki dobry. I 4 czołgi? Kiedy on to zrobił? Na bogato, już się wysuwa. Fijacie, i te Raveny, jeszcze 4, 5 Interference Matrix, czyli Immortale w sumie przydatne, jak drzwi do lasu zaraz będą. Jak dziura w moście w tej kompozycji protosowej. No wchodzimy, wchodzimy, panie Terran, jest Steampack, jest wszystko. No i właśnie tak to jest, jak się poskąpi na Steampacka. Na kilku marinach. No, nie wiem, czy to było takie opłacalne, żeby autotoreta rzucić, ale niech mu będzie. Wchodzimy, wchodzimy, można dezaktywować w zasadzie całą armię Protossa, która może zadawać obrażenia. Ale taka to jest robota nieciekawa. Ciekawe, czy dezaktywuje teraz sentry, albo poleci gdzieś bokiem. No, ale nie troć tych marauderów, no. Mikro, 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 mikro. Tak jest, podchodzimy. Dobrze kombinuje też Pak właśnie, bo tutaj też kontra się odbywa Dark Templarem w linii mineralnej. 12 minuta tej mapy, o! Widzę, że będzie dezaktywowany jeden, drugi, trzeci Immortal. No ale taka armia, no nie, no ale no gdzie? Ci szczanki nie brały prawie że udziału w tej bitwie. Co z tego, że dezaktywował? Że osłabił pancerz, jak to Pak tutaj miażdży. No i proszę bardzo, zaprotosował ostatecznie Pak. No Dark Templary bardzo mocna jednostka. Od lat, od ponad 20 lat StarCrafta, niezastąpiona. Ale się dzieje. I teraz 5 Immortali, 3 Archony wyjaśnią ostatecznie Terrana. Pięknie, pięknie. No Pak jednak lepszy. GG! Świetnie jeszcze wyszedł na środek mapy, żeby właśnie spowalniać te oblężenie Terrana. No niezła gra.
Nawet się zdziwiłem, bo to wyglądało jakby miał to future w kieszeni, a jednak nie. Chociaż kilka było takich słabych decyzji, wydaje mi się. No ale już potem jak force fieldy zadziałały, to już nie było szans. Czyli 2 do 1 dla Paka i Pak zmierzy się ze Scarlet. Wszystko zgodnie ze scenariuszem w mojej głowie. No ale najpierw mecz przegranych, czyli Cadelbert's Future. Zawodnicy z tej samej drużyny, więc myślę, że może być festiwal proxy. Dobrze, to dziękuję za oglądanie na YouTubie. Falon di StarCraft, polecam suba, lajka, komentarz.